Pierwszym filmem, który utkwił mi bardzo w pamięci i rozkochałam się dzięki niemu w kinie, to jest Cinema Paradiso. Filmy Antonioniego, Twin Peaks Lyncha, zabrał mnie po prostu w miejsca, tak swojej wyobraźni, tak jakoś mnie też pootwierał. Okazał się mi bliski. Rozkochał mnie w sobie. Jakby ktoś, kto opowiada podobnie jak ja widzę. Wtedy, bo teraz już jest trochę inaczej. Gdyby nie ta wyobraźnia, czyli książki, teatr, kino, to podróże. Na pewno, tak. One dają taką największą adrenalinę i ciekawość, i sens.